Teraz jest czas, kiedy Kościół i ludzie w Kościele będą świadomi władzy i autorytetu, jaki sprawują. Czas zarządu Kościoła poprzez wchodzenie ludzi w świadomość tego, kim są i jaka jest ich odpowiedzialność. Ludzie ci będą brali coraz większą odpowiedzialność za miejsce, w którym są, a tym samym Kościół będzie sprawował władzę i zarząd nad kolejnymi dziedzinami w tym kraju. Mówię o naszym Kościele i mówię o tym, żebyście byli pewni siebie. Bo często wyobrażamy sobie, jak jesteśmy postawieni przed wielkimi ludźmi i myślimy sobie, że jakieś wielkie rzeczy muszą nastąpić. A obejmowanie zarządu polega na podejmowaniu odpowiedzialnych decyzji w miejscu, w którym jesteś. Będziesz robił kroki odwagi w pracy, będziesz zdobywał nowych klientów jako handlowiec, będziesz poznawał panów prezesów, właścicieli firm, potem będziesz się z nimi umawiał na lunche i na kolację, a potem oni pozwolą ci mówić do siebie. Ale jeżeli ty w tym momencie poczujesz się mniejszy od nich, bo diabeł ci wmówi, że masz brak poczucia własnej wartości i jesteś nikim, to powiedz mu tak, przed każde kolano się zegnie i każdy język wyzna, że Jezus jest Panem. Wszędzie, gdzie wchodzisz, ja tak robię. Wyobrażaj sobie, że Chrystus w tobie idzie razem z tobą. Pamiętaj, jest jedna zasada. Tam, gdzie ty idziesz, Bóg idzie razem z tobą. I to jest w rzeczywistości realnej tu na ziemi. W rzeczywistości duchowej to ty słuchasz Ducha Świętego i ty podążasz za tym, co On mówi i czynisz to w rzeczywistości realnej. Tak sobie Bóg umiłował, żeby w świecie realnym manifestowało się to, co duchowe. Więc wybierz sobie taką prawdę Bożą w rzeczach, w których kulejesz, która cię pociągnie przez jakiś czas i którą będziesz sobie mówił. Pamiętaj, że ty jesteś większy niż Pan tego świata. I samo powtarzanie tego w ciemno, wykrzykiwanie tego nic nie zmieni. Nie tak się burzy warownie demoniczne. Namierzasz miejsce, w którym jesteś słaby, w którym cię diabeł dojeżdża. Potem szukasz sobie prawdy Bożej i za każdym razem, kiedy przychodzi opresja albo próba wytrącenia cię z tego, robisz odwrotnie, tak jak opowiada Artur przed chwilą. Ja bardzo często, jak przychodzi diabeł i mówi mi o porażce finansowej, wyobrażam sobie nowe mieszkanie. Ja je mebluję, ja tam kupuję w głowie kwiaty, ja ustanawiam, słuchajcie, jakieś krzesła wielkie, wielkie stoły. Dlaczego? Dlatego, że mam takie marzenie i wiem, że tak będzie, że w moim domu będę na kolację zapraszała bardzo ważnych ludzi. Amen. I ludzi wpływu. I to są moje małe kroki. To są moje małe kroki. Zachęcam was do tego, żebyście orali sobie głowę prawdami Bożymi, które nie będziecie tylko ich wykrzykiwali, a potem mówili, że nie działa. Tylko weźcie sobie jedno miejsce, które w tej chwili widzicie, które jest słabe, które może poszerzyć wasz wpływ. I prawdę Bożą, która mówi o tym, że Bóg ma tylko dobre myśli o was, myśli o powodzeniu, a nie o porażce. Myśli o tym, że gdziekolwiek stanie wasza noga, do was należy ziemia. I wtedy czyńcie odwrotnie, niż mówią wasze lęki. Weźcie odpowiedzialność za ten kawałek podłogi, na którym jesteście. Bo jeżeli będziecie wierni w malutkich kroczkach, to wasza odwaga będzie wzrastać. I nawet nie zauważycie kiedy, będziecie już dużo dalej niż pierwotnie. Czasami oglądasz się wstecz za siebie i widzisz, gdzie jesteś. Myślisz, Boże, ja taka byłam 6 miesięcy temu? Niemożliwe. Królestwo Boże przychodzi niepostrzeżenie właśnie w taki sposób. Do tego was zachęcam. Weź odpowiedzialność za miejsce, w którym jesteś. Amen. Amen. I wiecie co?